chciałbym powiedzieć, co następuje. Prezes, były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi na samym dnie kryzysu euro w 2012 roku powiedział pamiętne słowa, o których się mówi, że to trzy najważniejsze słowa w historii bankowości centralnej. Powiedział tyle, że w ramach swojego mandatu zrobią wszystko, żeby utrzymać euro. Ja mogę, parafrazując to, powiedzieć, w ramach swojego mandatu w imieniu NBP zrobię wszystko, żeby ten kryzys był dla Polski możliwie łagodny i żebyśmy z niego wyszli jak najszybciej i jak najszybciej powrócili na drogę bezprecedensowego, szybkiego rozwoju i powrócili do Polski, do polskiego cudu gospodarczego. Tak to nie wahałem się od samego początku nazywać. Kryzys jest zupełnie bezprecedensowy, tak jak pan premier mówił. Ma charakter globalny, dzieje się jednocześnie prawie we wszystkich krajach, dlatego jest tak dotkliwy. Trudno przewidzieć dokładny jego wymiar. Zapewne pan premier, jak i ja, dostajemy od swoich instytucji scenariusze codziennie aktualizowane, ale sytuacja się bardzo szybko zmienia. To whatever it takes, co powiedział Draghi. Co to oznacza w przypadku Narodowego Banku Polskiego? No, Narodowy Bank Polski, ściśle współpracując ze wszystkimi instytucjami państwowymi, no bo jest przecież częścią szeroko rozumianego państwa, musi zapewniać tą elastyczność finansowania, elastyczność rynku finansowego, elastyczność i płynność rynku obligacji, zapewniać właściwą, odpowiednio niską rentowność tych obligacji. Polski rynek zresztą obligacji, jak wiadomo, nie jest specjalnie rozbudowany i jest to szczególnie istotne. Zakres programu rządowego jest zupełnie niesamowity. No, w historii Polski nic takiego nie było. Mam nadzieję zresztą, że długo też nie będzie, nie będzie takiej potrzeby. Ale są ogromne środki. Pan premier mówi o tym programie, ale przecież niedawno mówił o programie związanym z BGK. To są wszystko niesamowicie wielkie sumy. Niesamowicie wielkie finansowe działania, które w najbliższych 2-3 tygodniach, rozumiem, będą docierały do przedsiębiorców. To musi dać oczywiście efekt, ale jak to jest w ekonomii, jak mówił Milton Friedman, nic nie jest za darmo, nie ma darmowych obiadów. To wszystko są pieniądze, które nie są drukowane na zapleczu Narodowego Banku Polskiego i przynoszone świeżutko, tylko one muszą być przez odpowiedni mechanizm finansowy zapewnione. My dbamy o to, żeby banki funkcjonowały właściwie, banki komercyjne, żeby one były w stanie odpowiednio działać. No dzisiaj odbyła się Rada Polityki Pieniężnej. Podjęła ważne decyzje. Ostatecznie uruchomiła kredyt wekslowy w odpowiedniej wysokości i zakresie. Ponieważ jednocześnie podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych, ten kredyt wekslowy będzie odpowiednio tańszy. Ta cena kredytu 0,55% jest bardzo niska. Banki komercyjne mogą udzielać takich pożyczek przedsiębiorcom, a bank centralny będzie to refinansował. Możliwe są inne działania. Możliwe są konsorcja banków komercyjnych, które będą udzielały kredytów, na przykład PFR-owi też czy innym instytucjom tego typu, które natychmiast będą, czy w jakimś czasie, no, na wtórnym rynku, refinansowane przez bank centralny. Po prostu my znakomicie rozbudowujemy całą tą sferę finansów, aby ona była elastyczna i odpowiednio duża do tych zadań i wydatków, które następują. Rada Polityki Pieniężnej podjęła też dzisiaj decyzję o rozszerzenie skupu obligacji, o obligacje z gwarancją Skarbu Państwa. Już nie tylko obligacje Skarbu Państwa, ale obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Czyli różnego rodzaju fundusze, instytucje, które mają gwarancję Skarbu Państwa, też mogą lokować na rynku te obligacje, a my na rynku wtórnym od banków możemy te obligacje obejmować. To zmienia całkowicie sytuację. Tego jeszcze u nas nie było. Rozszerzyliśmy też zakres tych instytucji, tych instrumentów finansowych, które możemy skupywać, o bony skarbowe. I cały czas myślimy o jakichś dalszych jeszcze elementach. No właściwie mamy w ręku wszystkie te elementy, które mają banki zachodnie. A mieliśmy jeszcze tą doskonałą sytuację, że stopy procentowe były na odpowiednio wysokim poziomie i mogliśmy je obniżyć. Tego banki centralne
europejski i amerykański nie miały. To jest wypchnięcie ogromnej części też pieniędzy na rynek. Ogromna ilość, miliony kredytobiorców dostają bardzo konkretne pieniądze na swoje konto, do swoich rąk i natychmiast mogą je skierować na rynek. Także dla przedsiębiorstw. Współdziałanie z rządem w zakresie realizacji tego programu polega przede wszystkim na zapewnianiu tego oddechu finansowego. PFR może emitować obligacje. Te obligacje, tak jak wszystkie inne, gwarantowane przez Skarb Państwa, znajdują się na rynku, kupują je banki, a my jakby stanowimy taką tutaj poduszkę. Banki wiedzą, że bank centralny jest aktywny na tym rynku i my obligacje możemy od banków komercyjnych skupować. Ważne jest to, żeby pamiętać i nie używać takiego skrótu dziennikarskiego, że bank centralny finansuje wydatki rządu, finansuje programy rządu. To byłoby złamanie prawa. Często, czasami drobna różnica w słowach zmienia znaczenia. My nie finansujemy, dlatego że nie istnieje taka możliwość prawna. My przeprowadzamy operacje strukturalne na otwartym rynku obligacji, zapewniając płynność tego rynku i odpowiednio niską rentowność. Tak to jest właściwie powiedziane. I konstytucja, i ustawy, i 123 artykuł. Z kolei tutaj my mamy TFUE, nie TSUE, tylko TFUE. Nam zakazują monetyzacji długu państwowego i bezpośredniego monetarnego wspierania rządu. Tu przestrzegamy prawa aż do bólu i wszystko się dokonuje arte legis. Mówię to dlatego, że na poprzedniej konferencji, na której mi dane było tutaj być na zaproszenie pana premiera, użyłem określenia, że bank centralny ma pod dostatkiem pieniędzy, czy one są nieprzebrane z punktu widzenia tych potrzeb, które się pojawiały, żeby nie zabrakło nigdy pieniędzy w bankach i w bankomatach, w szczególności dla ludności. Na samym początku kryzysu, pamiętają państwo, był taki był ran na bankomaty, na okienka, ludzie wypłacali gotówkę, powstawały jakieś plotki, że tych pieniędzy może zabraknie, czy coś takiego. Ja w tym kontekście powiedziałem, nigdy nie zabraknie. Nasze zasoby, określone zresztą są, nie są nieskończone, gotówki są takie, że na pewno ich nie zabraknie. Może być kwestia, że jakieś bankowozy banków komercyjnych czy firm, które dostarczają bezpośrednio do jakichś oddziałów czy bankomatów, na czas nie zdążą. Ale ta sytuacja się uspokoiła, dotarło to do opinii publicznej, o to chodziło. Ale tam było takie przekręcenie, długo się wyśmiewano z tego, że prezes banku powiedział, że ma pod dostatkiem pieniędzy i ich nigdy nie zabraknie. I oczywiście złośliwe uwagi, bo jakby tego nie mogło być, że dla siebie będzie mógł wypłacić zawsze. Ja to rozumiem, ale w tym wypadku, o którym dzisiaj mówimy, nalegam, żeby ta ostrożność była daleko posunięta. Bank nie finansuje wydatków rządowych, bank nie monetyzuje długu, bank działa na rynku obligacji, papierów wartościowych, ogólnie rzecz biorąc, zapewnia jego płynność, co oznacza z punktu widzenia rządu, że rząd może lokować na tym rynku no tak ogromne sumy, o których tutaj mówimy. Inaczej to by było niemożliwe i rentowności by poszybowało gdzieś tam pod niebo. W tym zakresie współdziałamy ściśle, tak jak współdziałają banki Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest trochę inny przypadek, bo mają inne uregulowania ustawowe i bank może w ogóle bezpośrednio jest odpowiedzialny za stan gospodarki. No ale tak jak w Europie Zachodniej, tak jak Europejski Bank Centralny, tak działamy my.